Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów. I już 1 stycznia przekonała się o tym mieszkanka Warszawy, która dostała mandat 1500 zł i 10 punktów za to, że ominęła oznakowany radiowóz przepuszczający pieszego na pasach. Czyli zapewne zrobiła coś takiego. Ale dlaczego on miał się zatrzymać? Przecież pieszy już zszedł z jego pasa ruchu. Przepis jest jednoznaczny. Jeżeli pieszy jest na pasach i inny pojazd ustępuje mu pierwszeństwa, trzeba się zatrzymać. Możemy ruszyć po przepuszczeniu pieszego. Kobieta z Warszawy zapewne też myślała, że może jechać. Gdyby wiedziała, że to wykroczenie, to czegoś takiego. Przecież nie zrobiłaby przy oznakowanym radiowozie. Podczas jazdy z kursantem, przed przejściem dla pieszych, zawsze jestem gotowy i czasem trzeba użyć hamulców. Taleś nawalił. W ogóle nie skojarzyłeś sytuacji. Czy on się zatrzymał przed przejściem, czy tam jest człowiek? Zakaz wyprzedzania na przejściu obowiązuje także wtedy, gdy w okolicy nie ma żadnych pieszych. Tutaj byś oplał egzamin. Widziałeś, co zrobiłeś? Nie. Wyprzedziłeś na przejściu. Podsumowując, gdy inny pojazd ustępuje pierwszeństwa pieszemu przed przejściem, też musimy się zatrzymać. A, bardzo dobrze. Już miałem nogę nad hamulcem. No, ja właśnie też jest tak pierwszy pies. Pamiętajmy też, że po ostatnich zmianach przepisów pieszy ma pierwszeństwo, gdy wchodzi na przejście. Choć czasami można go nie zauważyć, tak jak na tym kadrze. Widzicie pieszego? Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to mandat 1500 zł.